Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz, zapraszam do subskrypcji. Lecimy z kolejną prezentacją. No i tutaj mam przyjemność zaprezentować bardzo fajne, nietypowe Volvo. Model C70, druga generacja, tak zwane Coupe Cabrio. Druga generacja tego modelu. Model ogólnie pojawił się w 2006 roku. Premiera miała miejsce we Frankfurcie w 2005 roku. Tutaj macie C70 drugiej generacji, 2008 rok produkcji, no i z najmocniejszym dostępnym silnikiem T5, pięciocylindrowym, typowo volwowskim, benzynowym, 231 koni, skrzynia w tym konkretnie egzemplarzu manualna, sześciobiegowa, i jest to ogromny wyróżnik tego właśnie egzemplarza. Dlaczego Coupe Cabrio? No dlatego, że mamy samochód, zobaczcie, teraz ze złożonym dachem, typowo coupé. Linie, powiem Wam szczerze, mają bardzo fajne proporcje. Auto naprawdę może się podobać. Mamy składany elektrycznie dach w 100% stalowy, zobaczcie, tam aluminiowy, ale sztywny, tak? O to chodzi. Więc mamy tak naprawdę samochód całoroczny. Nie musimy mieć garażu, tak jak przy aucie z miękkim dachem. Także jest to samochód dla osób, które szukają cabrio, takiego, które będzie można normalnie użytkować w ciągu roku. Przy miękkim dachu oczywiście też uważam, że miękki dach wygląda dużo lepiej, aczkolwiek no jest inna obsługa tego dachu. Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o konstrukcję dachu, nie ma większych zastrzeżeń, nie ma jakichś dużych błędów tego dachu, nie ma problemu z przeciekaniem. Jeżeli auto jest bezwypadkowe, nie zostało naruszone, szczególnie tylna część tego samochodu, aczkolwiek przednia część też ma na to wpływ, no to, ten dach nie sprawia kompletnie żadnego problemu. Samochód jest takim dużym cabrio, bym powiedział. Jest to samochód zbudowany na płycie podłogowej Forda. Wspólna płyta dla modeli C30, S40, V50. Najwięcej tych podobieństw widać wewnątrz. Deska rozdzielcza praktycznie taka sama jak w S40 czy V50. Tutaj samochód z bardzo niskim przebiegiem, 203 tysiące km, sprowadzony z Niemiec, drugi właściciel od nowości, egzemplarz w 100% bezwypadkowy, na bieżąco serwisowany, wersja wyposażenia Momentum, czyli nie najwyższa, nie najniższa, taka pośrednia, mamy czujniki parkowania, mamy ksenony, mamy skórzaną tapicerkę, podgrzewane przednie fotele, tak jak widzicie, bardzo ładne 17-calowe felgi z ładnymi oponami z 17 roku. Opony mamy założone zimowe, z tego co widzę. Do samochodu nie mieliśmy drugiego kompletu opon, także jest sprzedawane na tych oponach, na jakich przyjechał. Opony bardzo ładne, także tutaj jeszcze komuś długo posłużą. Tak jak już mówiłem, 2008 rok. To jest taki model, który ma zmienione już przyciski w środku, czyli ma takie przyciski już poliftowe, aczkolwiek lift tego modelu był w 2009 roku, wtedy zmienił nam się zderzak z przodu, no i też troszeczkę zmieniło nam się wnętrze. Auto bardzo ciężkie do kupienia, jeżeli chodzi o ogólnie z tym silnikiem 2,5 turbo. Z tego co patrzyłem na ogłoszenia w Polsce, no to mamy dostępny jeden samochód z silnikiem benzynowym, z silnikiem 2,4 wolnossącym, ze skrzynią manualną, ze skrzynią automatyczną. Również nie ma z tym silnikiem 2,5 turbo żadnego auta dostępnego. Bardzo ciężko ten samochód kupić. Ceny średnie za granicą startują tak naprawdę od 8000 euro z tym silnikiem 2,5 turbo. I tutaj rocznik tak naprawdę nie ma znaczenia. Samochód był produkowany od 2006 do bodajże 2012, jeżeli się nie mylę. Egzemplarz fajnie utrzymany, zadbany, kompletny, czyli mamy tutaj kompletne wyposażenie, które powinno być do tego samochodu. Mamy na przykład tego tak zwanego windshota, ale to zaraz Wam pokażę, jak przejdziemy do wnętrza samochodu. Teraz mamy złożony dach, za chwilę zrobimy pomiar lakieru, a po pomiarze lakieru pokażę Wam na filmiku, jak ten dach się rozkłada. Mówię, to jest dach bezproblemowy, nie ma tak naprawdę jakichś złych opinii na temat samego systemu składania, rozkładania tego dachu. Dobra, przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczynamy od klapy. Na klapie zobaczcie 40-50 mikronów, także tak jak oryginał. Zobaczę jeszcze tutaj od razu 110-90, tutaj 80. Oryginał. Z tego co pamiętam, jeden element był malowany, ale szybko sprawdzimy dookoła i zobaczymy. 140 błotnik. To są newralgiczne punkty, bardzo duże błotniki. Także tutaj jak jest jakiś element lakierowany, czy jak jest uszkodzony, no to albo wstawiamy poszycie
jest poważnie auto uszkodzone, albo lakierujemy i naprawiamy. Oryginał tutaj wszędzie na razie, auto delikatnie przykurzone, tak jak widzicie na filmie, ale niestety, żeby tutaj wjechać na moją miejscówkę, trzeba troszeczkę auto przykurzyć. Na razie mamy oryginał, tutaj od razu Wam pokażę wadę tego modelu. Mamy pękniętą lampę, zobaczcie, w tym miejscu i w tym miejscu, prawdopodobnie od jakiegoś kamyka. Z tego, co się zorientowałem, bardzo dużo tych samochodów ma właśnie takie pęknięcia tych lamp. Napisałem już do firmy, która zajmuje się profesjonalną regeneracją, czyli wymianą kloszy. Jeżeli klosz będzie dostępny, no to wymienimy. Jeżeli nie będzie, no to niestety, ale z taką wadą będzie auto sprzedawane, bo jest to norma w tym modelu. No na razie, jak widzicie na załączonym obrazku, wszędzie mamy oryginał. Lecimy jeszcze lewy tylny błotnik. Tutaj mamy drugą warstwę lakierniczą. Mamy 200 mikronów, zobaczcie. Tak, tutaj mamy drugi lakier, także tylny lewy błotnik malowany. I zobaczymy dach. Dach jest też do zmierzenia. Zobaczcie, też mamy oryginał. No dobra, a teraz to, co na co wszyscy czekali, czyli otwieramy dach i nagrywamy auto w cabrio. No i dobra, mamy Volvo w wersji cabrio, szyby opuszczone do samego dołu. No mi osobiście bardzo się podoba C70 właśnie bez dachu. W międzyczasie oczywiście przyjechał jakiś BMW, także będziemy mieli tutaj sąsiada na nagraniu. Zobaczcie, jak ten samochód się prezentuje. Naprawdę moim zdaniem super. Ten bagażnik zaraz Wam pokażę po złożeniu dachu. Taka jest specjalna też przegroda, która musi być zawsze złożona, żeby dach móc otworzyć. To jest takie zabezpieczenie, żeby dach się nie otwierał, jeżeli coś będzie w bagażniku takiego, co będzie nam przeszkadzało. Pokażę Wam szybko, jak to wygląda. Tak nam się schował dach do bagażnika i tutaj pod spodem mamy taką wnękę. Jak złożę dach, to Wam na koniec jeszcze pokażę, jak wygląda bagażnik w tym konkretnie egzemplarzu. Cały dach mamy w środku, także bardzo sprytne rozwiązanie. No oczywiście tego bagażnika nie ma dużo po rozłożeniu dachu, ale jak złożę ten dach, to zobaczycie, że naprawdę jest ten samochód w miarę jeszcze funkcjonalny. Tutaj mamy ten tak zwane ropsy, czyli w momencie zderzenia wysuwają nam się tutaj takie osłony przy dachowaniu, żeby ten samochód ochronił nas nawet podczas dachowania, czyli taka, nie wiem jak to nazwać fachowo, jak to się nazywa, ale właśnie tutaj w tym miejscu nam się wysyłają takie pałąki. W bagażniku mamy oryginalny windshot. Windshot sobie zakładamy tutaj w tym miejscu, tutaj macie takie otwory i to nam pomaga zniwelować wiatr, szczególnie jak jedziemy w dwie osoby, bardzo fajne rozwiązanie i tutaj jest oryginalny, pokażę Wam na koniec filmu. No i co, i przechodzimy do wnętrza, będzie fajnie nagrać w wersji kabry, bo jest dobrze doświetlone. Tutaj wnętrze takie nietypowe, bo mamy takie brązowe, zobaczcie, czekoladowe boczki, brązowe, czekoladowe boki i tyły foteli, zobaczcie tutaj, a środki czarne. I tak było fabrycznie, widać to najlepiej na zagłówku. Mi się bardzo to podoba, fajne zestawienie kolorystyczne. Wnętrze auta jest zadbane, bym powiedział, jak na cabrio, w ogóle nie jest zniszczone. Tutaj jest taka ciekawa roletka z tyłu, taki tunel środkowy. Fotel kierowcy ma jakieś tutaj delikatne, zobaczcie, w tym miejscu jakieś przebarwienia, no ale to jest taki fotel jak w S40 i V50, także no niestety nie uchodzi za mocno trwały. Samochód, mówię, w fajnym stanie, mówię, niski przebieg, 203 tysiące kilometrów, jak na Niemca to jest naprawdę niewiele. Bardzo fajne dekory, takie drewniane, te dekory są oczywiście też i tutaj na boczkach.
naturalne, takie naprawdę naturalne drewno. W dotyku przypomina nam strukturę drewna. Nie wiem, czy to jest oryginalne drewno, czy nie, czy jakaś sklejka, ale robi to naprawdę fantastyczne wrażenie. Mamy podgrzewane z przodu fotele, mamy nagłośnienie bodajże premium sound. Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Tak, high performer sound mamy. Ten wyświetlacz coś mi się w telefonie brzydko pokazuje. Jakiś nie do końca jest wytarty, przepraszam. Zrobię poprawkę po firmie, która nam czyściła samochód. Widzicie, nie wszystkiego jestem w stanie dopilnować. Co tutaj mamy? Mamy Bluetootha. Możecie to poznać po tym tutaj. Nie ma telefonu w samochodzie, na szczęście tego starego typu. Tylko jest po prostu Bluetooth. Mamy AUXa. Tutaj mamy do otwierania, do zamykania dachu. Zawsze musi być wciśnięty hamulec, także tutaj nie otworzymy dachu podczas jazdy. Przebieg widoczny jest na filmie, 203 tysiące kilometrów z groszem. Kierownica tutaj delikatnie, zobaczcie, ma jakieś takie przetarcie. Bym powiedział, że jest to kierownica po-covidowa. Po-covidowa, czyli po prostu na rękach ostatnio, zauważyłem to w większości samochodów, po prostu od alkoholu, który był stosowany właśnie przy covidzie. Na rękach to takie delikatne przetarcia skóry nam się zdarzają. Co można z tym zrobić? Można polakierować, kierownica będzie wtedy jak nowa, ale ktoś wtedy też powie, że wygląda za ładnie. Też z takimi się opiniami spotkałem, także tutaj jest jaka jest. Jak będziecie chcieli, no to oczywiście możemy oddać kierownicę do regeneracji. Skrzynia manualna sześciobiegowa, no wnętrze, mówię, w tym jak jest otwarty dach, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze pokażę Wam z góry, jak to się prezentuje. I tu jest naprawdę dosyć dużo miejsca, także mówię, samochód czteroosobowy, jak na cabrio, rzadko spotykany. Tak naprawdę no nie ma za wiele konkurencji to auto. Czekajcie, one się światła włączyły. Przechodzimy pod maskę, pokażę Wam 2,5 turbo pod maską. No, wygląda tak samo jak w innych modelach, no, ale trzeba pokazać tego pięciocylindrowca. Klasyczny silnik Volvo, uturbiony, pięciocylindrowy, benzynowy. Tutaj 231 koni. Auto jest świeżo po serwisie olejowym w Niemczech, jest na to faktura. Serwis wykonany w czerwcu 2021 roku przy przebiegu 200 tysięcy km, czyli mamy zrobione na oleju 3000 km. Rozrząd wymieniony w listopadzie 2018 roku przy przebiegu 175 tysięcy z pompą wody, też mamy na to fakturę. Klimatyzacja, serwis, zobaczcie, był robiony w 2017 roku przy 161 tysiącach km. To są tylko wlepki pod silnikiem, do tego mamy faktury, także też ta dokumentacja jest oprócz w książce serwisowej prowadzona, to też mamy dowód fakturowy, już nam sąsiad tutaj odjeżdża. Silnik 2,5 turbo, no jeżeli oglądacie moje filmiki, no to dużo możecie się dowiedzieć na temat tego silnika. Według mnie bardzo dobra jednostka napędowa, dająca mnóstwo frajdy z jazdy, bardzo fajny dźwięk silnika. 5 cylindrów jednak naprawdę daje fajne brzmienie, super elastyczność, długie biegi, ekonomika silnika naprawdę tutaj zachowana, bardzo dobra. Spalanie w granicach 12 litrów to już naprawdę trzeba się postarać. Oczywiście można i 15 spalić, ale to już trzeba naprawdę ostro tym autem jeździć. Średnie spalanie to jest między 9 a 11 litrów na 100 km, co przy osiągach, przy mocy, przy wrażeniach z jazdy naprawdę jest zadowalające. Kwestie utrzymania tego silnika, no to rozrząd na pasku wymieniamy co 180 tysięcy lub co 10 lat. Tutaj był wymieniony przy 175, czyli zachowany interwał kilometrowy. Przy rozrządzie mamy dwa koła zmiennych faz, które średnio wymieniamy przy przebiegach 250-280 tysięcy, aczkolwiek nie ma tutaj kompletnie z tym jakiejś normy. Interwał Volvo pewnie jakiś ma, aczkolwiek tego interwału ja jeszcze nie poznałem, jaki jest na wymianę kół zmiennych faz. I to jest jakaś taka droższa rzecz, no bo jedno koło zmiennych faz w tym silniku to jest 1400 zł. Wymieniamy kiedy? Kiedy wymieniamy? Wtedy, kiedy mamy jakieś wypadanie zapłonu albo po prostu wyciek z rozrządu. No i tyle z bolączek silnika. Jeszcze podstawa filtra oleju, standardowo też jest interwał wymiany na tą podstawę filtra oleju, ale to mówię, możecie się dowiedzieć spokojnie z innych filmików, bo mówię na ten temat tego silnika bardzo dużo. Z wad lakierniczych to, co Wam pokazywałem, jest jedna wada, tutaj ten zderzak delikatnie przytarty. Trzeba było polakierować pół zderzaka albo cały zderzak, żeby to wyglądało wzorowo. Auto jest z 2008 roku, więc jakieś uszkodzenia lakiernicze ma prawo mieć i po prostu ma. Tak jak widzieliście, jest egzemplarz bezwypadkowy, jeden element tylko nakierowany. Przechodzimy do dokumentacji auta.
pokażę Wam, jak dokumentacja w tym konkretnym egzemplarzu z Niemiec się prezentuje. Do auta mamy dwa kluczyki, kluczyki poliftowe, zobaczcie. Ogólnie jest to taka wersja międzyliftowa. Lift mieliśmy w 2009 roku, ale zwróćcie uwagę, że już napis Volvo mamy szeroki, nie mamy wąskiego napisu. Także to jest dla mnie taka wersja międzyliftowa. No już mamy też moc 230 koni. Mamy do auta książkę serwisową. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądały interwały serwisowe w tym konkretnie egzemplarzu. Tutaj mamy serwis wykonany w 9 roku, w 10 roku, w 13, w 13, w 14. Tutaj mamy z wlepką z Volvo. Ogólnie autoserwisowane, od razu też mówię, w autoryzowanej stacji od początku do końca praktycznie. Tutaj mamy 15 rok, 16 rok, 17 rok, zobaczcie, też wlepa Volvo. 18 rok, tutaj mamy wymieniony rożnet, mamy na to fakturę i ostatni serwis też przeprowadzony w Volvo w czerwcu 2021 roku. To są te wspomniane faktury. Tutaj mamy tylko serwis olejowy wykonany, zobaczcie, jakiś tam płyn hamulcowy dolany, 350 euro. Tutaj mamy sprawdzenie samochodu na stacji kontroli diagnostycznej. Tutaj mamy fakturę na rozrząd, tutaj były też wymieniane świece zapłonowe. Także po wymianie świec wymieniony płyn hamulcowy, z tego co czytałem, faktura opiewa na kwotę 2000 euro, czyli wymiana rozrządu w Niemczech, no to jest w granicach 2000 euro. No i to nie jest jakaś wygórowana kwota przy niemieckich zarobkach, także nie przeliczajcie tego po kursie euro, szczególnie tym co jest teraz aktualny, nie, tylko przeliczajcie to tak jak było u nas, to kosztowało w granicach 2,5 tysiąca złotych, więc jest to porównywalne. Jeżeli chodzi o TIF niemiecki, też oczywiście mamy, to jest bardzo ważne przy samochodzie niemieckim, bo każdy przy aucie niemieckim boi się przebiegu. Tutaj mamy TIF ostatni wykonany w 2020 roku w grudniu przy przebiegu 196 tysięcy km. Ważny przegląd niemiecki jest do grudnia 2022, bo w Niemczech robimy przeglądy co 2 lata. Mamy też poprzedni TIF, zobaczcie, z 2016 roku bodajże, z października, 175 tysięcy km. I to są dokumenty niepodrabialne. Książkę serwisową każdy może sobie powiedzieć, że można podrobić. Co mamy dodatkowo? Mamy to, co my przy aucie sprawdzaliśmy, czyli mamy wydruk ze stacji kontroli diagnostycznej. Zobaczcie, amortyzatory przód 73-74, tył 73-74, czyli wzorowo. Generalnie żadnych zastrzeżeń, wszystko ok. Jedyne zastrzeżenia były do łączników stabilizatora tył. Moje zastrzeżenia po jeździe tym samochodem były takie, że były delikatne wibracje na kierownicy powyżej 100 km na godzinę, jak przyspieszaliśmy. No i do sprawdzenia oddaliśmy obydwie półosie. Jedna półoś została zregenerowana. Koszt tutaj, zobaczcie, z łącznikami od razu robiliśmy u Adama 1380 zł. Gdyby były dwie półosie, no to za same półosie bym zapłacił 1600 zł plus te łączniki. Dlaczego regenerujemy półosie i dlaczego ogólnie półosie? W tym silniku, w tym modelu, tak samo jak w S40 czy V50, to jest newralgiczny punkt. Półosie w 2.4 czy w 2.5 turbo po prostu nie wytrzymują mocy momentu obrotowego i z biegiem lat po prostu się wyrabiają i powodują właśnie wibracje przy przyspieszaniu. No zazwyczaj szczególnie z dołu. Tutaj akurat auto miało wibracje dopiero powyżej 100 na godzinę. Także to się troszeczkę inaczej objawiało. Na szczęście była tylko jedna półoś. Dlaczego regenerujemy? Bo oryginalne półosie po regeneracji, czyli zrobione tak jak się powinno to robić, dlatego to też nie kosztuje 500 zł, tylko 800 za sztukę. Jest to zrobione fachowo na oryginalnych kamieniach i tak dalej, wytrzymują drugie tyle. Jak kupicie zamiennik, to nie wiem czy wytrzyma 30 czy 40 tysięcy. I zamiennik nowy możecie kupić taniej niż zregenerować tą półoś, bo zamienniki tych półosi kosztują między 500 a 600 zł. Nawet można znaleźć i po 400 zł, czyli jakbym chciał oszczędzić, to bym dał nowy zamiennik i tak naprawdę tyle. Ale jest to zrobione tak, jak powinno to zostać zrobione. Cena tego samochodu, bo pewnie każdy się zastanawia, no ciężko określić tak naprawdę tą cenę, bo tak naprawdę samochód na tą chwilę nie ma żadnej konkurencji na rynku polskim, czyli nie ma żadnej T5 w manualu. Jest w benzynie 2.4 bodajże, no ale 2.4 to nie jest T5, no i tamto jest 2000 bodajże 6 roku, a nie z 2008. Ja to auto będę cenił na pewno powyżej 40 tysięcy. Podejrzewam, że na początek wystawimy cenę 43 900. I to jest, ktoś powie, że jest bardzo wysoka cena, zgadzam się, ale jeżeli dla Ciebie jest wysoka cena, wejdź na rynek niemiecki, na mobile.de, to nic nie kosztuje Ciebie. Wejdź na blocket.se, spróbuj znaleźć podobny samochód, czyli z tego samego rocznika, może być nawet młodszy, z manualną skrzynią, z tym silnikiem.
No i myślę, że na tą chwilę będą samochody powyżej 8000 euro, czyli sam zakup będzie droższy niż tutaj samochód po wszystkich opłatach. Także macie tutaj, no cena nie jest wygórowana jak na to, co prezentuje rynek. Jak na to, co prezentuje rynek polski, bo czasami się pojawiają jakieś samochody ze Szwajcarii, z różnych, ze Stanów na przykład są auta z tym silnikiem w automacie po różnych dziwnych przejściach. No i te auta potrafią kosztować nawet poniżej 30 tysięcy. A średnia cena taka w Polsce tego egzemplarza, z tego co mi się udało prześledzić, no to jest między 35 a 40 tysięcy. No tutaj jest górna półka, ale auto myślę, że warte tej ceny ze względu na historię. Przypominam, drugi właściciel, bardzo niski przebieg, wszystko udokumentowane, serwisowane w Volvo po dużym serwisie, bo jest zrobiony serwis rozrządu w 2017 roku, świeżo po serwisie olejowym też w Volvo. No i oczywiście po serwisie naszym, czyli auto przejrzane, sprawdzone, nie wymagające żadnego wkładu finansowego. Dobra, pokażę Wam jeszcze bagażnik przy złożonym dachu i co? I lecimy na stację, pokażę Wam Volvo od spodu. Mamy dach zamknięty, także pokażę Wam, jak wygląda ten bagażnik przy złożonym dachu. Tutaj macie tą wspomnianą, że tak powiem, barierę bezpieczeństwa dla otwarcia dachu. To zawsze musi być zamknięte, nawet tutaj macie to oznaczenie, że wszystkie bagaże muszą być tutaj schowane pod spodem. Nie tutaj po lewej stronie, nie po prawej stronie, tylko pod spodem. To sobie normalnie wyrywamy, podnosimy do przodu, jest na siłownikach. I oczywiście, jeżeli nie będziemy rozkładać dachu, to możemy tutaj więcej sobie zamontować, znaczy włożyć bagaży. Wtedy nam się dach nie otworzy, bo ta klapa nie jest zamknięta. Co tutaj mamy z dodatkowego wyposażenia w tym samochodzie? No mamy tego wspomnianego windshota. Zobaczcie, on jest w fabrycznym tutaj pokrowcu z napisami Volvo. I no oczywiście jest fabryczny. Zobaczcie, też są logo Volvo. To jest ten właśnie ten windshot, czyli ta siatka, która tak naprawdę powoduje, że w ogóle nie odczuwamy podmuchów wiatru wewnątrz, tylko jeżeli jedziemy w dwie osoby. To jakaś siatka do mocowania bagaży. Zobaczcie, nawet jest futerał na olej Shella, bo Shellem był ten samochód też zalewany. Też fajny gadżet tak naprawdę, powiem Wam szczerze. Takie małe rzeczy też świadczą o poprzednim właścicielu. Także tak wygląda właśnie w C70 z zamkniętym dachem. Zamykamy to, bo jeżeli przyjedzie klient i nie będzie to zamknięte, to nie będziemy mogli otworzyć dachu. Dobra, lecimy na stację, pokażę Wam C70 od spodu. Bardzo ciekawy egzemplarz wjeżdża do oferty. Będzie na pewno próba 0-100 tego samochodu, musi być, bo takie auto się nie trafia często. Zobaczymy, czy uda mi się, mówię, czekam tak naprawdę na odpowiedź firmy, czy uda mi się wymienić ten klocz w tej lampie. Ona czasami po myciu paruje, tak jak widzieliście na początku filmu, to jakieś tam zaparowanie tego klosza było. Z tego, co się orientowałem, dowiadywałem, to niestety ten typ tak ma. Nie wiem, z czego to wynika, jeżeli Wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Bardzo mi się to auto podoba, w kolorze czarnym robi robotę. Mogłoby mieć jasne wnętrze, w moim guście na przykład. Lepiej by to wszystko wyglądało, aczkolwiek słuchajcie, jak czegoś nie ma, to nie ma co wybrzydzać po prostu, tak? Ktoś może napisać, że uboga wersja, że to, że tamto. Słuchajcie, naprawdę, zainteresujcie się tym samochodem, zobaczcie, że jak łatwo ten samochód kupić, a potem komentujcie. Dobra, lecimy na stację, nie ma co się tutaj złościć, pokażę Wam C70 od spodu, a wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zobaczymy kabry od spodu, kabry z Niemiec, także myślę, że podwozie będzie wyglądało ładnie. Osłona silnika jest, zobaczcie, tutaj nic nie jest tak naprawdę uszkodzone. Nawet ten taki, tutaj taki ala spoilerek dolny. Tutaj jakieś zarysowanie zderzaku. No i co, lecimy sobie lewą stronę. Wahacze, zobaczcie, bez oznak korozji. Tutaj ta łapa też nie ma oznak korozji. To jakiś taki wspornik, również bez korozji. Podłoga. Tutaj pokażę Wam z przód. Wszystko wygląda bardzo ładnie.
Półoś tutaj, tak jak Wam mówiłem, jedna była robiona, obydwie zostały oddane do sprawdzenia. Jedną tylko zrobiliśmy, bo jedna wymagała naprawy. Osłony silnika, znaczy te osłony tutaj, te boczne, termiczne, wydechu, zawieszenie z tyłu, łączniki nowe, belka, wydech. Tutaj na wydechu jest jakaś korozja niewielka, ale to 2008 rok. No i tutaj ten newralgiczny punkt, czyli lewa strona, to co było lakierowane. Zobaczcie, czy lakierowane. Drugą warstwę lakieru mamy, także pokażę, jak to wygląda w tych newralgicznych punktach z lewej strony, dla tych niedowiarków wszystkich. Belka w ogóle bez korozji z tyłu. Także naprawdę podwozie stan, bym powiedział, wzorowy. Można sobie zabezpieczyć na zimę. Będzie to naprawdę długo, długo komuś służyło. No co tutaj, nic więcej nie zobaczymy. Spróbuję przyświecić tutaj koło katalizatora. Standardowe miejsce, w którym mogę Wam coś tam pokazać. Zbliżenie zrobimy. O, tam turbinę widać. No nie ma wycieków na pewno. No i tu prawą stronę Wam jeszcze pokażę. Newralgiczny punkt, czyli prawa strona, nie ma wycieku z rozrządu. To jest bardzo ważne, czyli koła zmiennych faz są w dobrym stanie. No i tyle. Tak to wygląda. Tak wygląda to podwozie tego C70 od spodu. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału i do obserwacji na Facebooku. Pozdro.